Serdecznie Państwa zapraszam na wystawę malarstwa Władysława Niewęgłowskiego, suwalskiego artysty, którego wszyscy znamy. Wystawa ostatnia, która odbyła się w Galerii Chłodna 20, była 15 lat temu, w roku 2005. Na wystawie obecnie w Galerii Chłodnej mamy przyjemność obejrzenia 52 prace z 17 lat jego twórczości. Będą to prace z różnych lat. Jest to taki przegląd jego twórczości, jego najnowszych jakby poszukiwań formalnych i też są starsze prace, czyli można prześledzić jego drogę artystyczną, jego twórczość. Twórczość Władysława Niewęgłowskiego jest zawarta jakby w dwóch światach. Jest świat subtelności i świat brutalności. W obrazach subtelniejszych jest kolorystyka pastelowa. Są to prace bardziej delikatne. Są to bardziej takie, można powiedzieć, charakterem kobiece prace, a w świecie tych brutalnych form, w świecie brutalizmów są to prace, które zawierają ładunek dość gwałtowny, dość ekspresyjny. I teraz te dwa światy są jakby przeciwstawne sobie, zestawione w obrazach Władysława. Myślę, że prace nabierają zupełnie ciekawego wymiaru przez tą dychotomię, która została zawarta w jego pracach. Władysław Niewęgłowski w swoich pracach szuka pewnego skrótu myślowego, pewnej syntezy formy. Są to prace takie jakby niedopowiedziane, jakby szkicowe. Władysław Niewęgłowski nie próbuje jakby przywiązać, przyporządkować swojej twórczości w konkretny nurt, w konkretny styl. Jest otwarty na różne wpływy, ale też czerpie z bogactwa form, z bogactwa inspiracji różne elementy dla siebie, dla swojej twórczości. Władysław Niewęgłowski jest artystą suwalskim, jest suwalczaninem z urodzenia. Mimo sukcesów zagranicznych, wystaw w Nowym Jorku, w Londynie, nie zapomina o swoim rodzinnym mieście. Uczestniczy w wystawach zbiorowych Suwalskiego Salonu Sztuki. Ze względu na sytuację szczególną, pandemiczną w naszym kraju, chcielibyśmy Państwa zaprosić do obejrzenia filmu, który będzie specjalnie zrealizowany o twórczości Władysława Niewęgłowskiego. Będzie on wyemitowany w sieci do szerokiego odbioru. Myślę, że każdy wtedy będzie mógł zobaczyć na zdjęciach również realizacje wcześniejsze prace powstałe za granicą. Także też to będzie ciekawy materiał, ciekawy dokumentalny materiał o artyście, o jego twórczości. Serdecznie Państwa zapraszam do odwiedzin Galerii Chłodnej 20. Wystawa będzie czynna długo, aż do końca stycznia, także myślę, że skończy się pandemia, skończą się obostrzenia związane z pandemią i każdy będzie mógł na żywo zobaczyć, podziwiać pracę Władysława Niewęgłowskiego w Galerii Chłodnej 20.